Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską. Część piąta. Co najbardziej zmieniło się w archeologii przez lata? Wydaje mi się, że sposoby dokumentacji. I to uznaję za bardzo ważne, bo dokumentacja pochłania dużo czasu, a teraz użycie tych najnowszych metod upraszcza to. Mam pewien niepokój, czy dane na tych wszystkich nośnikach będą trwałe, bo my sięgamy w archiwach do dokumentacji sprzed 100 lat, do profilów rysowanych i ona jest dostępna. A czasami trochę mnie przeraża, że właśnie zaufanie do tych nośników. Poza tym teraz jest duża ucieczka w teorię. Obawiam się, że uciekają w to osoby, które nie mają warsztatu odpowiedniego, żeby materiał opisać, a potem przedstawić go z użyciem różnych teorii. Na konferencjach międzynarodowych występują osoby, które nagle mówią o... Oczywiście teraz jest... uciekanie się do rekonstrukcji niewiarygodnych, że na przykład ponieważ krzemienie są połamane, to tu w tym miejscu ktoś tańczył. No więc jest to możliwe, ale może być wiele innych czynników, które i to wygłaszane są referaty poważne. No nikt na tym, bo jest to możliwa interpretacja, ale jedna z wielu. Oczywiście też są nowe teorie, prawda? Bardzo się teraz rozpowszechnia badania nad genderem i niekiedy to dominuje. Staje się to wiodącym nurtem. Ktoś, kto nie potrafi sobie poradzić z materiałem, ucieka w takie. Też mnie niepokoi ucieczka w eksperymentalne badania. To znaczy, to było bardzo cenne. Uczeni francuscy, którzy wybitnie poznali technologię krzemienia, obrabiali ten krzemień. I wtedy mogliśmy poznać, że to nie jest czynność bardzo trudna, bardzo długotrwała, zajmująca mnóstwo czasu. Czyli, że jest to jeden aspekt działalności. Natomiast te szczegółowe badania troszkę uwalniają badaczy tym zafascynowanych od ogólnego spojrzenia, bo to jest tylko cząstka. Powiedzmy, poświęcano temu, no nie wiem, pół godziny, jeśli był specjalista, no to powiedzmy. A inne dziedziny, poza tym ciągle słabo jest poznane życie duchowe tych społeczności, a jestem pewna, że to stanowiło ogromną część ich życia. Zwyczaje pogrzebowe, tworzenie sztuki, zabieganie o pewne egzotyczne surowce, kontakty z innymi grupami. Ale mało osób w ogóle podejmuje te tematy, bo one są takie ulotne. Trudno na ten temat coś powiedzieć, nie uciekając się właśnie do teorii. Ale te teorie są oparte na danych etnograficznych.
A wiemy, że dane etnograficzne bywają zawodne. Ktoś, badacz, który wydaje mu się, że wszedł w tę społeczność, że doskonale rozumie intencje. Także ja bym uważała, że no po prostu trzeba, nie wolno zaniechać warsztatu podstawowego, oczywiście wzbogacając go o te wszystkie nowe osiągnięcia. I oczywiście teraz już nauki przyrodnicze, przecież jakie otwiera przed nami możliwości. DNA, prawda? Ewolucja, jak rozmieszczały się grupy wszystkie. To są nowe światy. Tego nie było. Każde nowe odkrycie szczątków ludzkich, starych, to jest klucz, który no, otwiera nam nowe możliwości. Dawniej był schemat, prawda? Australopitek, homo habilis. A teraz widzimy, jak to się różnicuje, więc ja uważam, że przed archeologią jest ogromna przyszłość. Tylko trzeba się dobrze do tego przygotować i no, z pewną taką pokorą do wszelkich teorii się odnosić. Ale są ludzie, którzy bardzo to lubią. Ja uważam, że jesteśmy w przejściowym okresie, wie pan, właśnie dlatego, że ta szybkość przepływu informacji, na to bym zwróciła uwagę. To się mi wydaje niekiedy niebezpieczne, bo upowszechnienie swojego odkrycia, prawda, od razu się wrzuca. Być może jest to niesprawdzone, czy tam w trakcie badań i potem dla następnych osób to już jest punkt wyjściowy do tworzenia różnych teorii. Niepokoi mnie też. Nie wiem, czy to jest powód do niepokoju. W każdym razie ja nie ogarniam literatury. Jest tego coraz więcej. Drukowanej i online. Naprawdę wszystko uległo ogromnemu przyspieszeniu. Dawniej czekało się na publikację, prawda? Wiele lat. A teraz? To jest dobre, ale czy w ogóle teoria długiego trwania, prawda, Brodela? To może poczekajmy, no ale chcemy wiedzieć już, jak to wszystko się, jaki to ma wpływ. Nie potrafię tego powiedzieć. W ogóle uważam, że archeologia jest nauką, która no, nie może rozwiązać tych wszystkich zagadnień. Niektórzy uważają, że tak, że jak tam coś ustalą, to już jest pewne. A każde odkrycie gdzieś na globie ziemskim może w ogóle zmienić nasze widzenie. Dlatego jest taka ciekawa. I dlatego uważam, że bardzo dobrze zrobiłam, że ją wybrałam. I bardzo się cieszę z tego. I można ją uprawiać do końca życia. Ciągle być zaskakiwanym. Jaka była najważniejsza zmiana po 1989 roku? Wydaje mi się, że sprawa finansowania nauki nigdy nie była ona dostatecznie finansowana. Natomiast na przykładzie instytucji archeologicznych, w których pracowałam, czyli muzeów i instytutu, wtedy badania były dużo bardziej dostępne. Preliminowało się środki, składało się zapotrzebowanie i ekspedycje były, porównując dane z informatora archeologicznego, który kiedyś też redagowała. W każdym roku było, nie wiem, no kilkaset ekspedycji na terenie całego kraju, w różnych okresach. Potem zaczęto środki limitować i tylko stanowiska perspektywiczne. I ten wielki trud starania się o pieniądze
co być może jest słuszne, ale no po prostu ta pula jest mniejsza. Czekają materiały do opracowania, prawda? Ale są pewne odkrycia, które powinny być finansowane. Także wydaje mi się, oczywiście uważam za plus szybkość publikacji. Dawniej naprawdę to trwało lata. Forma wydawnictw. Nasze wybitnej wartości naukowej wydawnictwa z lat 80. rozsypują się teraz. A to były nowatorskie publikacje z użyciem metod. Poza tym uważam, że młodzież bardziej jest nastawiona na kontakty zagraniczne. Że w ogóle nie ma tych zahamowań. Dawniej to właśnie, a to, a tamto, ja sama, ktoś mi proponował konferencję w Nicy, ja powiedziałam, nie, nie, przecież ja jeszcze nie jestem tego. Teraz myślę, że nikt się nie waha, z tym, że z kolei te konferencje są tak ogromne. Ostatnia taka duża, na której byłam, to było, nie, to było chyba 3000 osób. Ja się tam no, nie mogłam odnaleźć, to znaczy w tylu sekcjach. Obsuwa się jedna sekcja, latam do tej sali, już się coś zmienia. Nie wiem, i teraz właśnie z tego ostatniego w Wilnie kongresu przejrzałam te abstrakty, no tych wystąpień jest mnóstwo. Czy archeologia się upowszechniła? Myślę, że tak. Liczba studentów, prawda, przyjmowanych, to zadecydowało moim zdaniem o tym, że no troszkę może spadł poziom nauczania, że nie sposób dotrzeć z informacjami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu, do tylu osób. Ale widzę, że są studenci wybitni, którzy naprawdę są wielką nadzieją. I osoby, które pisały doktoraty u mnie i które ja konsultuję, są tak zaangażowane i na własną rękę starają się osiągnąć mnóstwo informacji. Wydaje mi się, że może nawet więcej jest takich wybitnych osób, no biorąc pod uwagę liczbę zainteresowanych, niż w czasach, kiedy przed 89.